Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnej serii Outlast 2. Nie jestem pewien, czy ją dokończę, ale wiem, że chcę zacząć i to na pewno będzie fantastyczna przygoda. Szalony? Nie. Koszmarny? Nie. Trudny? Lubię umierać? Nie. Normalny. Tak mam zamiar to przejść. W Outlast 2 występują sceny przemocy, sceny seksu, krew oraz wulgarny język. Miłej zabawy. No jak tak to przedstawiacie? Lynn Langerman to dziennikarka śledcza próbująca rozwikłać sprawę zagadkowego morderstwa ciężarnej kobiety w centralnej Arizonie. Wciela się w Blake'a Langermana i męża, asystenta i kamerzystę. Nagrywaj wszystko, nie umiecie walczyć w obliczu grozy czekającej na was na pustyni. Możecie tylko uciekać, ukryć się lub zginąć. No to... zarąbiście bym powiedział, zarąbiście. To w rezydencie mogłem się bronić i się srałem, to teraz będę musiał uciekać i się sram jeszcze bardziej. Nie ma mnie. Ja też. Tak, zdradzam cię. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! What the fuck? Oh, Lara. Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Nasz bohater nosi okulary. Landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, shit. Nie. Pan z matmy? Raczej pan od matmy. Co on tu robi? Coś za nami idzie? Nie. Będę się darł przy tej grze, krzyczał, płakał, będę chciał ją przerwać. Zobaczymy, w którym momencie to się stanie. Jak nie będę w stanie dalej w nią grać, to po prostu się okaże.
Ale ta gra jest absolutnie pojebana. O! O! No. Zajebiście. Chyba jednak wolę to otoczenie niż szkołę. Czy to, co tam było. I mamy naszą kamerę. Fuck. Lynn? Lynn? Odnajdź Lynn. Super zadanie. Wow. Okej. Zajebiście. That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. Pilot. I don't even remember his name. Pilot. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Nie chce się obracać chyba. Sądząc po grę, w którą gramy, to nie będzie normalna wioska. Lost and hurt. Nie da się tu wejść, okej. Moja droga słodka Eli, nie mogę znieść tego, co zrobiliśmy, ani rozłąki z naszymi maluchami, więc idę po ciebie. Mając nadzieję, że wybaczysz mi, że cię zostawiłem, a Bóg wybaczy mi to ostatnie przewinienie. Wiem, że trzeba było złożyć je w ofierze, ale jestem rozdarty wewnętrznie i nie zniosę już życia. Oby koniec nadszedł rychło, żebyśmy znowu byli razem, chyba że Bóg skaże mnie na wieczne piekło za ten grzech. Do tego czasu mam nadzieję, że znajdziesz wszystko, czego potrzebuje kobieta w objęciach papy Nofa. Na zawsze twój Tom.
Nie podoba mi się to. Czy w tej grze to mi się wszystko nie będzie podobało. Mam wrażenie. Materia. A, popatrz na swoją lewą kieszeń. Na pewno jest szybszy sposób. Kurwa. O! Trójkątem właśnie. Można zmieniać baterię. Nie chcę w to grać. Co to zalewa? Może wiedzieć, że można się chować w beczko. O ja pierdolę. Jeszcze nie ogarniam wszystkich guzików. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Możesz się ukryć wchodząc pod łóżko. I tutaj chciałbym przeczytać. Drogi ojcze nasz kochający, Bóg wciąż obdarza mnie wizjami. Mam większą pewność, że nasz wróg jest coraz bliżej. Szarowałam plamę na podłodze w pokoju Daniela. Kiedy to błogosławiona muzyka zagrała mi w uszach i obdarzyła wizję stworzenia niczym płonące słońce. Z wieloma rzędami zębów, z rękami zwisającym między kończynami. Co? Które wcale nie były rękami, lecz falusami podnoszące się w celu dzieci. Ja pierdolę. To potworne słońce zerżnęło ziemię i spłodziło ogromną, przygarbioną, ognistą grozę. Strach mnie ogarnął tak wielki, że nie mogłem oddychać, nie ruszać się. Zobaczyłem, jak przez te wszystkie lata oślepiałem Daniela ługiem i chciałem zaszlochać, ale nie mogłem. A jak się obudziłem, to byłem aż mokre z pożądania. Ogromnie pragnąłem poczuć sobie mężczyzn... Nie, dobra, nieważne. Nie będę czytał o zajebistych falusach. Okej. Okay. Może na pewno trafiłem chyba do mini piekła. Kurwa, boję się tu chodzić. Ta muzyczka mi nie pomaga. Krzyż w ogóle. That's fucked up. Zdecydowanie. O kurwa! O! Ja pierdolę. O! Cholera. Jezus. Nie podoba mi się to. Nie chcę w to grać. Myślałem, że to będzie co najmniej w trzecim, czwartym odcinku. Ja już nie chcę w to grać. Pierdnicze. Droga krzyży.
Nas Indivicante. God. Pójdźmy wszyscy, nie? Lament akuszerki, chcę to przeczytać. Dziecię nadchodzi, szykuj nóż, dziecię nadchodzi, czas ciąć już. Matko wroga splamionego, Bożego stworzenia grzechem poratowanego. Refren, aleluja, wstrzymaj burzę, nie musi czekać już. Wróg się rodzi wbrew naturze, świątynna brama bije nóż. Dziecię rośnie, rośnie też brzuch, dziecię rośnie, piekielny duch. Ezechiel, gotów z ostrzem w dłoni, niech nikt przy bramie od modlitwy nie stroni. Kwa, co za pojeby piszą takie rymowanki, albo raczej to, sorry, to piosenka. Gwaren. O. O. God. Fajnie chlupocze. Konik na bieguna. Czołgać się. Jakoś pojebało, żeby robił takie... Bateria mi padnie. Przecież mówi, nie chcę tylko iść. Czy to jest ta sławna Marta, o której wszyscy tyle mówią? Marta zła, Marta zła. O, ja pierdolę. Marta zła, Marta zła. Pierdalaj, pierdalaj. Nie! Opatrz się. Na, na, na. Na, na, na. Nie? No szkoda, kurwa mać. Nie, za mnie mordę. Jakieś rozdziały, nie będę tego czytał, pierdolę. Czytać o spadających falusach. Nie chcę w to grać. O! Ja pierdolę! God wants me dead? Nie, panie. Okay. Panie Boże. Ponoć wszystkich kochasz. Zmieniam religię, pierdolę. Czy mnie to nie przekonuje do wyjścia? Przeskapa pysmerfa.
O, to tak płynnie. Można wejść pod łóżko. Chyba trochę się cykam. Nie, ja jestem pewny, że w 100% tej gry nie przejdę. To jest tylko taki teścik, tak. Tak na próbę w to gram. Blisko, strasznie. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ta Ewangelia, no fajnie. Zobaczmy to. A lud twój walczył na polach mego syna ziemi Izraela, ma ziemię zniszczoną, a nasienie utwierdzone przed Babilonem i Asyrią i Rzymem, lecz poległo przed muzułmanami w wyprawach krzyżowych i zdradziło w czasach faryzeuszy. Skurwa, jakaś jebana Biblia satanistów? O, blisko. Nie chcę. Nie. Pierdolę. Blisko. Zdecydowanie. Nie podoba mi się. Ni chuja mi się to nie podoba. Nie lubię tej gry. Poszedł chyba. Nie. Tam stoi. Biegnij! Wyczerpuję twoje siły, co? Czas pierdalać na bieżąco. Pierdolę. Nie wiem, czy bohater ma do powiedzenia na temat tej miejscówki. Tylko niech ten skończy pierdolić. Czy chodzi o Lynn? O tak. Boże, oni będą chcieli wydymać tylko po to, żeby narodził się Syn Boży. Posłuchajmy tego. Ewangelia,
Świętego Knota? Knota? Nofa? Dobrze czytam? Rozwarcie piekielnego sromu już blisko, a no co wniósł się śpis od akuszerki. Ja pierdzielę. No, stare zamki jeszcze. Skończyłbym w tym miejscu. Nie chcę robić tych odcinków za długich, bo to się potem po prostu nie da tego oglądać, a ja też za dużo nie wytrwam. Więc dzięki za oglądanie. Może spróbuję nagrać kolejny odcinek. Może, nie gwarantuję, nie obiecuję. Ale może się uda. Dobrze.